Będziemy mieli najfajniejszą choinkę! Szyszko, nie zawiedź mnie! Oczywiście bez wody to niemożliwe. A ty... Szybko! Lilka! Wow! Ogniste pozdrowienia! O, haha, zobacz, jak szybko ubrałam choinkę! Wow! Kto ubrał tę piękność? Czerwone bombki są w moim stylu. Oczywiście, że ja! O, dobra robota, kochanie! Gdyby nie moja szyszka, to nic by tu nie było. Co jest w torbie? Prezenty? Ukochana iskierka. Mogę zerknąć? Wow, to czubek! Nie spiesz się. Ja chcę go założyć. Ups. Gwiazda jest zepsuta. Co za wstyd. Zraniłeś się, synku? O, upuściłeś dekorację. Nie. Podłożyła mi nogę. Mały węgielku, wyjaśnisz? Nie musisz zmyślać. Może zrobiłeś to specjalnie? To nic, naprawię to. Już, zrobione. Gwiazda jak nowa. Nie martwcie się. Następnym razem bądź ostrożniejszy, Brianku. Ach, weź przykład ze swojej siostry. Wow, ufamy, że założysz czubek na choinkę. Co? Dlaczego? To ja wyhodowałem to drzewo. To nie fair. Ach, teraz nasze drzewko jest idealne. Ne. Chcę inną siostrę. Zawsze mogę na ciebie liczyć, mała iskierko. To jeszcze nie wszystko. Chodźmy do mojego pokoju. Zaimponować wam jeszcze bardziej? Zobaczcie, jak u mnie czysto. Tak, nawet nie potrzebuję przypomnień o sprzątaniu. Wow! Jaki schludny dzieciak. Ale strona Briana oczywiście jest smutna. Leniwy brat został przyłapany. Briana? Co? Co za bałagan? Iskra i Wodek są po prostu w szoku. Pokój nie był sprzątany od wieków. Zabawki porozrzucane, łóżko niepościelone. Brian! Co znowu? Synu, zechcesz wyjaśnić? Dlaczego twoja strona jest taka brudna? Czy to protest? To tylko mała świnka wodna. Wrobiłam cię, braciszku, co? Oczywiście wszystko rozsypałam. Ale jak to udowodnisz? Ups, ktoś mnie woła. A! Lilka, jesteś złą siostrą! Przestań, zgasisz mnie! Co? Do kąta! Dostaniesz karę za swoje czyny. Nie, proszę! Oni są dla mnie tacy niesprawiedliwi. Chciałbym, żeby szybciej dorosła i się wyprowadziła. Wtedy pokój będzie mój. Uff, wątpię, kochanie. Nie martw się. Masz rację co do niego. Brian musi przemyśleć swoje zachowanie. Szybko się stąd wynośmy. Co tu zrobić? Zacznijmy przygotowania do świąt. Jej! Świetny pomysł! Hurra! Udekorujmy porządnie nasz pokój, żeby kochany Mikołaj na pewno przyniósł prezenty. Rodzinko, do roboty! Skarpet nigdy za wiele, zwłaszcza na mikołajkowe smakołyki. Mamo, podoba ci się? Powiedz, że super! Jeśli świąteczny obrus, to musi być ten. Ognista czerwień! Wrzućmy kilka drewienek do kominka. Na przykład takich. Nasza biedna kropelka jest całkiem sama. Iskro? Kochanie, chyba czas odwołać karę. Zgadzam się z tobą, Iskro. Odwołać karę? Powiedzmy Brianowi wcześniej. Nie, tylko nie wypuszczajcie go z pokoju! Auć! Węgielku? Co się stało? Tak bardzo boli. Fiu, fiu, fiu. Cóż, poradzę sobie. Mam nadzieję, że wszyscy już poszli. O, ktoś nadchodzi. Wygląda na to, że to nieproszeni goście. Uważaj, Brian. Nikogo tu nie ma. Wow, jest coś do zgarnięcia. Uwielbiam kraść na święta. Ci gospodarze są tacy nieostrożni. Wśród świątecznego zgiełku, ale łup. Mamo, ktokolwiek, pomóżcie. Szczęśliwy traf. Książka się przydała. Potrzebuję jej do rozpalenia kominka. Sprawdźmy wszystkie pokoje. Ups, nie trzeba tam wchodzić. Czas wyjść. Chwileczkę, co to za gąbka? Gdyby tylko przeszedł obok. Jest taka ogromna. Można jej użyć jako worka treningowego. Prawy, lewy. Och, proszę pana, proszę przestać. Nie trzeba chodzić na siłownię. Wezmę to ze sobą. Poćwiczę w domu. Kłopoty. Porwał małego Briana. Czujesz się lepiej? Na to wygląda.
No to zajmij się drugim dzieckiem. Najwyższy czas. Nie, nie odchodźcie. Boję się zostać sama. Iskro, jesteś w domu, chodź. Mam pomysł. Patrz, jaka zabawka. To dla ciebie. Nie smuć się. Podoba mi się, tatusiu. Super, pobaw się przy choince. Wyobrażę sobie, że to mój ukochany braciszek. Tęsknię za nim. Lilka ma się dobrze. Idź sprawdzić, co z Brianem. Mój ocean! Mój ogień! Zaraz, jest za cicho. Półka z zabawkami jest pusta. Łóżko pościelone. Gdzie jest Brian? Aaaa! Dziwne krzyki. Muszę sprawdzić. Coś się stało. Fiu! Może bawi się w chowanego? Rozejrzyjmy się dokładnie. Nie, nie ma go tutaj. To pod łóżkiem. Zdecydowanie. Kochanie, wyjdź! Nic. Gdzie on jest? Sprawdźmy każdy zakamarek. Nie. Czekaj. O, Iskro! Co? Spójrz. A, do wody! Dzwoń po gliny! Nic nie przebije południowej drzemki. Do wody. Nie pomogą. Damy radę. Ups, zachowam się, jakbym bawiła się przy drzewku. La, 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 jak tu fajnie. O, jak my jej powiemy? Co? Twój braciszek zaginął. Nasza kropelka, Brianek. Nigdzie go nie ma. O, to jest... katastrofa. Kochanie, nie płacz. Znajdziemy twojego brata. Obiecujemy. Nie. Mam nadzieję, że ta ognista ślicznotka się rozweseli. Dziękuję, mamusiu. Kochanie, zostań tutaj. Nigdzie nie idź. A my na poszukiwanie Briana. Nikomu nie otwieraj. Zniknął. Oby cię nie znaleźli, niegrzeczna kropelko. Pić mi się chce. Woda skończyła się w najgorszym momencie. Och, mój kochany wrócił z pracy. Co przyniósł tym razem? Cześć! Co to jest? Wow! Podoba ci się? Ups. Oh, dziwne dźwięki. Co ty przyniosłeś? Zaraz wszystko naprawię. Przytrzymaj z drugiej strony. Wynoś się stąd! Nieważne, kim jesteś. Żywy dzieciak? Ups. Przyłapany. Przyprowadziłeś czyjeś dziecko? Jak to się stało? Skąd jesteś, mokrusie? Brian jest bardzo przestraszony. Dobra, mały. Nie bój się, nie zrobimy ci krzywdy. Podzielisz się z ciocią kilkoma kropelkami? No dalej, podziel się. Proszę. Wow, jakie umiejętności. Dziękuję, kochanie. Pomogłeś mi, kolego. Hehe, to nic takiego. Dzieciaku, masz talent. Umyj szklankę, kochanie. Chcę ci dać prezent, mały. Lubisz bawić się piłką? Takiej jeszcze nie miałeś. Tak, ale super! Najbardziej sprężysta i przewiewna piłka. Nie gniewaj się. Nie chciałem. Czas na kradzież. A więc to maluch z umiejętnościami. Potrzebuje wspólnika. Co ty na to, chmurko? Myślisz we właściwym kierunku, kochanie. Kropla to doskonały partner dla twoich eskapad. Wchodzisz w to? Nie wolno kraść. Które drzwi? Może te z wieńcem. Tak, zapukaj. Dzień dobry, widziałeś mokrego... Co tak głośno? Żadnych prezentów dla ciebie. Ups, nie ma go tu. Spróbujmy za drugimi drzwiami. O, chyba znowu namieszaliśmy. Co za życie. Potrzebuję prawdziwej marchewki, nie tych pluszowych bzdur. Ups, zostaw go. Drzwi numer 3? Dobry pomysł. Jest tam kto? Cisza. Dziwne. Wodek, to samo było w pokoju dziecięcym. Otwarte. To chodźmy do środka. Co się stało? Nie ma ogona. Synu, znaleźliśmy cię. On ma rodziców. Mamo! Wreszcie jesteś z nami, kropelko. Co tu robi twoja gąbka? Dlaczego wszystkie zaginione zabawki też tu są? Zajmij się nimi. O, wegetacja. Masz! Przestań! Nie zrobię tego więcej. Cóż za dzika zieleń wyrosła na głowie Kloda. Dobra, zwiąż mocniej gałęzie i spłać dług. Będziesz naszą choinką. Stój! Wstrzymaj oddech. Dalej, Brian, do domu. Co za dzień.
przynajmniej zostawili zabawki. Mylisz się, ciociu. Źle wychowany chłopiec. Naprawdę smutno mi bez brata. Ten pokój jest taki pusty. Nie ma się z kim kłócić, nie ma komu dokuczać. Pamiętam, jak Brian śmiesznie chrapał przez sen. Moje niegdyś żywe i energiczne życie zmieniło się w ciągłą melancholię. Fajnie było robić mu psikusy. Mój mały, głupiutki brat tęsknie za nim. Oby tylko go znaleźli. O, kto to idzie? Miejmy nadzieję, że to nasi rodzice. Wow, moje życzenie się spełniło. Tylko bez numerów, zielony gościu. Lepiej oddaj mnie glinom. Nieprzyjemny koleś. Brian! Hej! Daj się uściskać. Tak bardzo tęskniłam. Spadaj, znam twoje sztuczki. Wybacz mi, nie będę ci więcej dokuczać. Daję ci ognistą obietnicę. Dobra, rozejdź. Bracie! Jak dobrze być znowu razem. To drzewo jest nawet lepsze od starego. Łapy precz od moich gałęzi. Gadające drzewo! Ciekawe, co jest w środku. Mój prezent? Mam nadzieję, że to pistolet na wodę. Pomimo wszystkich naszych przygód, to najlepsze święta w naszym życiu. Zgoda, Iskro. Zobacz, jak nasze dzieci się dogadują. To może rozpakujemy kilka prezentów? Dlaczego nie poszedłem do Mikołaja albo bałwana? I niech ci się przyśni zimowa bajka, synku. Dobranoc, mały węgielku. Śpią. Cii, nie budź ich. Idźmy, dajmy im odpocząć. Haha, wreszcie sobie poszli. Podczas gdy Lilka smacznie śpi, jej brat szykuje psikusa. Napij się wody. O-o, muszę lecieć. Brian! Już ja ci pokażę. Ha, już się boję. Łap kulę ognia, koleś. O nie. Mamusiu! Jeszcze jeden kawałek. Mniam! Mamo! Ach, te dzieciaki znowu się biją. Ach, dobra, zaraz wracam. Czekam! Więc co tu się dzieje? Oblał mnie wodą! Mamo, pomóż mi! Napięcie sięga zenitu. Wodek! Idę, kochanie. Lilka znowu to robi. Ogień to nie zabawka dla dzieci. Zgaśmy to. Ale tato, to on zaczął. Wystarczy, masz szlaban. Biedne dziecko. Przestraszyłeś się? Ona więcej tego nie zrobi. Obiecuję. Tydzień. Nie, miesiąc bez słodyczy. Właśnie tak. Chcesz trochę kakao? Jutro kupimy ci hulajnogę. Słyszysz? Co? To niesprawiedliwe. Zawołaj, jeśli znowu będzie się nad tobą znęcać. Słodkich snów! Ach, zobacz, jaki on jest słodki. Dorwę cię. Śpijcie już. Dobra, dobra. Już idę spać. Dobranoc. Pospieszmy się. Smakołyki czekają. Miesiąc bez słodyczy. To okrutne. Ups. Hej, Brian. Pali się. Pobudka. Zostaw mnie w spokoju. Śpię. Dawaj, płoniemy! Hej, obudź się! Dlaczego to rzuciłaś? Wow, zgaś ogień! No już, szybko! Fiu, fiu. Rodzice! Dobrze tańczysz? Dzięki, ty też. Mamo, tato, szybko! Znowu? Co teraz? Wszystko się pali, Lilka! Nie chciałam! Każdemu może się zdarzyć! Kiedy przestaniesz się tak zachowywać? Same kłopoty z tobą! Dostaniesz karę! Ale ja nie chciałam! Cisza! Skoro tak mówisz... Aha, coś parzy! Lepiej się schowam! Nie potrzebujesz mnie! Do zobaczenia! Pa, pa! Wygląda na to, że posunęliśmy się za daleko. Lilka! Nie! Tylko to z niej zostało. Moja iskierka. Nasza kochana córeczka. Fiu! W końcu jej nie ma. Teraz wszystkie zabawki będą moje. Samo się zapaliło. Jest ktoś w domu? Babciu, cześć! Jesteś tu? O, cześć, wnusiu. Babcia za tobą tęskniła. Nie płacz, kochanie. Wow, wspaniały płomień.
czas na grilla. Pachnie pysznie. Częstuj się. Mniam, mniam. Trzeba było na nią nie krzyczeć. Gdzie jest mój ognisty telefon? O, tu jest. Halo, nasze dziecko uciekło z domu. Otworzę. Już idę. Dzień dobry, sierżant Andrzej do usług. Dzwoniliście? Tak, panie władzo, nasza córka. Pomóżcie nam ją odnaleźć. Zdrowie, dajcie mi pracować. Żadnych śladów dziecka. W tym pokoju to jej nie ma. Zobaczmy. Auć, co uderzyłem? Właściwie to powinieneś iść tędy. Tak, w rzeczy samej. Są jakieś dowody? Nie, nic nie znalazłem. Oczyścić teren. Aha, ślady stóp zgodnie z oczekiwaniami. Prowadzą tutaj. Węgle? Coś tu spłonęło. Albo ktoś. Jest i pierwsza wskazówka. Włóżmy je do mojej zapieczętowanej torby. Śladów ciąg dalszy. Znowu węgiel. Interesujące. To jest miejsce zbrodni. Zrobię kilka zdjęć na pamiątkę. Gotowe. Świetne ujęcie. Pokażę je kolegom. Więcej śladów. Może dziecko po prostu się chowa. Gdzie jesteś? Ach! To tam jest? Wyjdź! Rozkazuję ci! Mamo! A! Wszystko okej? Sprawa rozwiązana. To wasze dziecko. To wszystko na nic. Przestraszyłeś naszego syna. Dziecko, uspokój się. Świetna robota. Bardzo się starałeś. Do widzenia. Wynocha! Ułożę cię do snu. Zamknij oczy i spróbuj zasnąć. Mój kochany, może powinniśmy zadzwonić do medium? Halo? Nasze dziecko zaginęło. Och, oby to pomogło. Już idę. Zapraszam. Czuj się jak u siebie. Widzę, widzę. Dziecko wam zaginęło. Niemożliwe. Skąd ona to wie? Możesz ją znaleźć? Jeśli kanapka wyląduje masłem do dołu? Wasze dziecko na pewno jest gdzieś w pobliżu. Super, ale to... prawdziwa magia! Cicho. Chwileczkę. Patrz! Wahadło wskazuje na drzwi. Zostaw mnie w spokoju. Oto i on. A wszystko dzięki duchom. Wydaje mi się, czy ona próbowała nas oszukać. Lepiej już idź. Zapłacicie mi? W twoich snach. Do widzenia. Biedna Lilka. Poszukajmy jej sami. A co ze mną? Zapomniałeś o mnie. Brian, synku, obiecaj, że nie będziesz niegrzeczny. Mama i tata muszą coś zrobić. Niedługo wrócimy. Pa, mamo! Pa, tato! Juhu! Będę skakał po łóżku cały dzień. A potem, dokładnie, zjem wszystkie słodycze tatusia. Cześć, nasza córka zaginęła. Widzieliście ją? Nie, nie mamy czasu. Wszyscy są tacy zajęci. Spróbujmy jeszcze raz. Dzień dobry. Znowu te ulotki. Nie zbieram makulatury. Ale to nie ulotki. Dobra. Mam nadzieję, że nas nie wyrzucą. Jest ktoś w domu? Szukamy naszej córki. Ona uciekła. Zapukaj jeszcze. Aha. Wygląda na to, że nikogo tam nie ma. Idziemy. Zostało tylko 40 mieszkań. Codziennie nowe śmieci. Ach, ta młodzież. Zero manier. Chwila. To moja wnuczka. Znajdę ją. Co mam zrobić? Może zepsuć kilka zabawek? Tak, brzmi fajnie. Wow, jest ich tak wiele. Zróbmy bitwę Pokemonów. Nie, Pikachu, jesteś zbyt nudny. Ty też. Super, to SpongeBob. Dzień dobry panu. Chcesz trochę powalczyć? Auć, tylko nie w twarz. Ale nuda. I to wszystko? Nie wierzę. Ale to jest tajemnicze pudełko. A jeśli w środku jest pistolet do portalu? Albo mapa skarbów? O, mojej siostrze ktoś się podoba. Ciekawe kto. Zobaczmy. Kochanemu bratu z okazji urodzin. O nie, co ja narobiłem? Ta przekąska z grilla była pyszna. Dałam z siebie wszystko. Nasza wnuczka zaginęła. Cześć, dziadku. Dawno się nie widzieliśmy. Uściskam cię. Wow, nie tak mocno, dziewczyno. Wezmę to. O co chodzi? Młoda damo, nie możesz uciekać z domu. Pomyślałaś o swoich rodzicach. Myślicie, że łatwo się z nimi żyje? Posłuchajcie. Nieznośny dzieciak, sprawiasz tyle kłopotów.
Jej! W końcu sobie poszła! Niewiarygodne. Biedne dziecko. Tak bardzo cierpiałaś. I nie wolno mi było jeść słodyczy. Dziadku! Uspokój się. O, jak ty to robisz? Nie, to beznadziejne. Łatwizna, kochanie. Patrz i ucz się. Okej. Babcia ci coś pokaże. Jesteś taka zabawna. Z czasem nabierzesz wprawy. Jakie duże miasto. Gotowa? Córeczko! Słyszę głos. A, to tylko echo. Nigdy jej nie znajdziemy. Mam nadzieję, że jest cała i zdrowa. I że nikt na nią nie krzyczy. Lilka ciągle podpalała swój pokój. Pamiętam to jak dziś. Wróciliśmy z pracy, a dom znowu płonął. Jaka ślicznotka. Tylko popatrz. Mamo, tato, chcę wam coś powiedzieć. To wszystko moja wina. Uciekła przeze mnie. Co masz na myśli? Cóż, chciałem, żeby to był żart. Napij się wody. Brian! Ha, nie złapiesz mnie. Młody człowieku, masz szlaban. Może jest z dziadkami? Dlaczego na to nie wpadliśmy? Szybko, przyprowadźmy ją do domu. Hej, gdzie idziecie? A co ze mną? Znaleźliśmy ją. Chodź do mamusi. Nie. Nie dotykajcie tego dziecka. Wybacz nam, nie zrobimy tak więcej. Przysięgam. Nie wierzę wam. Dziewczynka będzie mieszkać z nami. Tak, idźcie sobie. Nie jesteście tu mile widziani. Ach tak? Próbowaliśmy być mili, ale skończyła nam się cierpliwość. Hej, ona nigdzie się nie wybiera. Zostawcie mnie w spokoju. No i proszę, znowu zniknęła. To wszystko przez was. Czekajcie, nie tak szybko. Ale nuda. Nikt nie rzuca we mnie kulami ognia. Hej, mały! O, wróciłaś. Ta kartka była dla mnie? Aha, mogę cię przytulić? Absolutnie. Jesteśmy spóźnieni, ale oni się nawet nie kłócą. Jak cudownie. O, nasze małe aniołki. Ale bałagan. Pozbierajcie swoje zabawki. Natychmiast. Tak, mamo. Zrobię wszystko. Dotykałeś moich rzeczy? W porządku. Tym razem ci wybaczam. Daj, pomogę ci. To się więcej nie powtórzy. Fiu, prawie skończyłam. O, a oto moje tajemnicze pudełko. Położę je tutaj. Nigdy więcej psikusów. Spójrz tylko na nich. Byli tacy mali. Nie poznajesz? To ja? Jasne. Nasze małe wodne dziecko. Nasz mały człowiek jest gotowy, by o siebie zadbać. Jaki ojciec, taki syn. Ember! Ups, chciałam się tylko pobawić. Wynocha z pokoju. Ale dlaczego? Przez ciebie dziecko jest w niebezpieczeństwie. Idź sobie. To niesprawiedliwe. Nie zrobiłam tego specjalnie. Oni myślą tylko o swoim Waydayu. Niech im będzie. Ach, ale musieliśmy go chronić. Nie chciałam go skrzywdzić. Czy to nie było jasne? To podstawa. O, zniszczyłam nową poduszkę. Mama będzie zła. Lepiej ją schować. Mam nadzieję, że nie zauważy. Ember, nasze światełko, możemy wejść? Nasza iskierko, nie bądź smutna. Wade jest jeszcze bardzo mały. Zgadza się. Ups, gorące. Gotuje się. Zawsze zapominam założyć rękawice. Znacznie lepiej. Możesz zgasić Wade'a swoim ciepłem. Więc jeszcze za wcześnie na wspólną zabawę. Co za niespokojne dziecko. Znowu się obudził. Hej, czekajcie, a co ze mną? Spędzają z nim cały czas. Nasz wodospad ma temperament. Nie płacz, synku. Mamo, tato, idziecie? Cicho tam. Śpi, Wade. Nic ich nie obchodzę. W ogóle mnie nie potrzebują. Po co mi rodzice, którzy tylko mnie besztają albo ignorują? Tylko woda i woda. Zapominają o swoim ogniu. Mam już dość. Czas coś z tym zrobić. Strój jest idealny. Wygląda na to, że ta mała iskierka coś kombinuje. Nie zostanę w tym domu i wcale nie chcę. Znajdę nowych rodziców, którzy się mną zaopiekują. Koniec! Wow, Ember i Wade nie będą zadowoleni z decyzji ich małej iskierki. Ale ich córka wydaje się być poważna. Mama i tata mają teraz nowe dziecko, więc ja będę miała nowych rodziców.
Przebierzmy się i chodźmy. Życzcie mi szczęścia. Od czego mam zacząć? Ember, kochanie, podgrzej wodę. Ważne, żeby nie przesadzić, bo będzie wrzątek. Gotowe. Spróbuj, kochanie. Jak już mówiłam, potrzebują tylko Wade'a. I nie należę już do tej rodziny. Myślałam, że mnie kochają. Ale najwyraźniej w ich sercach nie było już dla mnie miejsca. Zajęła je ta mała kałuża. Żegnajcie, mamo i tato. Będę o was pamiętać. Co to było? Może przeciąg? Szukam nowych rodziców. Nie jestem na to gotowy. To nie dla mnie. Mamo, tato, gdzie jesteście? Wygląda na to, że ogień potrzebuje trochę światła. Nigdy nie sądziłam, że tak trudno będzie znaleźć nowych rodziców. Nikt mnie nie potrzebuje. Auć. A, to boli. Uspokój się. Przepraszam. Co się stało, dziecinko? Szukasz nowych rodziców, co? Jesteś urocza jak słoneczko. Zamieszka z nami. W końcu mi się poszczęściło? Weź jej walizkę. Idziemy, iskierko. A ty się nie ociągaj. 11, 12, a tam jest jeszcze jedna. To jej łzy. I prowadzą do wyjścia. O nie, Ember, kochanie. Nie ma jej tam. Nie podoba mi się to. Sprawdźmy pokój. Pospiesz się, Wade. Ember, jesteś tam? Ja spojrzę tu, a ty tam. Mam to. Wszystkie jej zabawki tu są. Ember, jesteś tam? Nie ma po niej ani śladu. Przeszukałem wszystko. Och, kochanie, spójrz. Co? Jej półki z ubraniami są puste. Rzeczywiście, nie został ani jeden sweter. To niemożliwe. Ona zniknęła. No dalej. Musimy jej szukać. Musimy uratować ją i naszą rodzinę. Masz rację. Nasza mała iskierka. Ale kto zostanie z Wade'em? Rozwiążemy to sprawdzoną metodą. Wchodzę w to. Kamień, nożyce, papier. Pójdę jej poszukać. No to w drogę. Auć, chwileczkę. Sprowadź naszą córkę do domu, kochanie. Wierzę w ciebie. Powodzenia! Przydałoby mi się też trochę szczęścia z naszym humorzastym Wade'em. Prawda, kolego? O, auć! Bez męża ciężko będzie mi sobie z nim poradzić. Ale po prostu wzmocnimy ochronę i wszystko będzie dobrze. Nie płacz, mój chłopcze. Tata niedługo wróci. Cóż, zadziałało. Ale nie na długo. Chyba muszę zaryzykować. Mam cię przytulić? Chodź do mamusi, skarbie. Auć! Ups! Nie, to zbyt niebezpieczne dla nas obojga. Co tu zrobić? O, mam pomysł. Spróbuję włączyć klimatyzator. Schłodzi pokój, a dziecko nie ugotuje się od mojego dotyku. O, zimno. O, wygląda na to, że jest za chłodno. Zamieniłam własnego syna w kostkę lodu. Anuluj! Teraz muszę go roztopić. Przepraszam, moje dziecko. Przynajmniej teraz mogę się podnieść. Ale nie na długo. Bycie ognistą matką żywiołu wodu jest trudniejsze, niż można sobie wyobrazić. Potrzebujemy nowego planu. Chyba już wiem. To jest to. Teraz moje ciepło cię nie skrzywdzi. O, co to było? Haha, w końcu się rozchmurzyłeś. I koniec ze łzami. No to pobawimy się, co? A kuku, mój synku. Dodajmy kilka efektów specjalnych. Haha. Dobrze się bawisz, moja kropelko rosy? Bawmy się dalej. Gdzie jesteś, kochanie? Ember! O, widzę węgle. Muszę przyjrzeć się bliżej. To jej łzy. Ogniste ślady prowadzą tędy. Znajdę cię, moja iskierko. Mam nadzieję, że jesteś bezpieczna. O nie, ślady zniknęły. Dokąd teraz? Aaaa! Uii, tu jest tak przewiewnie i przyjemnie. Co tu się dzieje? A, psocisz? W takim razie będę musiał cię ukarać. Mam cię. Posiedź i zastanów się nad swoim zachowaniem. Wypuść mnie! Proszę! Czas na obiad. O, moja ulubiona woda z nawozem! Smacznego! Gdzie nasz płomyczek? Ember, czas coś przekąsić! Daniel, gdzie jest Ember? Nie mam pojęcia. Dziwne. Ember! Mamusiu! Nie możemy zostawić jej głodnej. Zaraz, dlaczego czuję dym? Ember, tu jesteś malutka. Jak się tam dostałaś? Zamknął mnie tam! Daniel! Cóż, może byłem zbyt surowy. Zrobiłam jedną z moich specjalności. Musisz być głodna. Częstuj się.
Po prostu umieram z głodu. Woda jest zimna. To smutne. Słoneczko, możesz podgrzać moją miskę z wodą? Jasne, żaden problem. Zrobione. Dzięki, kochanie. Idealnie. Uwielbiam ciepłą wodę. Ja lubię zimną. Tessa, to dla ciebie, kochanie. Dzięki, skarbie. O, niedobrze. Wszystko ok? Auć! A! Mój krzak! Trzymaj się, tato, uratuję cię! Wygląda na to, że nasz mały płomyczek ma kłopoty. W nowej rodzinie wszystko nie jest takie jak w dawnej. Tego już za wiele. Wynocha! Kochanie, daj spokój. Dokąd ona pójdzie? Nie obchodzi mnie to. Ona tu nie pasuje. Ach, tata Daniel ma rację. Chcesz, żeby spaliła wszystkie moje kwiaty? Będę musiała poszukać innej rodziny. Muszę zdecydować, w którą stronę pójść. Chwileczkę, skądś znam ten dym. To dym Ember. Moje iskierko, znalazłem cię. Tatusiu, tak bardzo za tobą tęskniłam. Moje światełko. O, za szybko się przytuliliśmy. Ale to nic, więc polecimy do domu. Dobra, Wade, już dość się pobawiliśmy. Pora spać. Okej, chodź tutaj. Nie! Jesteś taki rozbrykany, mój drogi. Musisz odpocząć. Chcę się bawić. Rozumiem, nie złapię go. W co jeszcze możemy zagrać? Mam pomysł i myślę, że jest genialny. Sprawdź to. Posmaruję gąbkę mydłem i voilà. Mamy chmury baniek mydlanych. Podoba ci się, mój słodki chłopczyku? Słodkich snów, kochanie. Muszę położyć go spać. Mam nadzieję, że nie wyjdę. Byłoby naprawdę źle. Chwila, co to jest? Nie wygląda jak dym. Jesteśmy w domu. Kochanie, zobacz, kogo znalazłem. Mamusiu! Moje małe światełko. Tak się martwiłam. Chcę przytulić mojego brata. Będę ostrożna. Wszystko gra. Nie ma złej reakcji. Co? Jak to możliwe? A ty nie pozwalałaś mi go dotknąć. Niewiarygodne. Wade, mój kochany, chodź tutaj. Myślisz, że to bezpieczne? Dobrze, więc przytulę was naprawdę mocno. Teraz nasza rodzina znów jest razem. Mamo, tato, jak się poznaliście? Och, to była niezła historia. Posłuchaj. Nie mogę uwierzyć, że mi to zrobili. To nie moja wina, że mam taką ognistą naturę. Dlaczego oni nienawidzą ognia? Jaki piękny dzień. Ale chyba nie dla wszystkich. Nigdy więcej nie będę rozmawiać z ziemią. Najwyraźniej przydałaby jej się pomoc. Jest taka ładna. Te paskudne łobuzy. Na co on się gapi? Dobra, nie panikuj, Wade. Hej! Więc co dalej? O, polubił mnie! Jestem Wade, a ty? Czego chcesz? Chcę tylko, żeby taka piękna dziewczyna nie płakała. Op, op! Nie jestem dobry w żonglowaniu. Jesteś przezabawny. I od tamtej pory jesteśmy nierozłączni. Dość tych historii, spóźnię się do pracy. Miłego dnia. Miłej zabawy. Pa, pa. Z pewnością. Mamy mnóstwo lifehacków. Mój sklep pozwoli nam zaoszczędzić na materiałach budowlanych. Kiedy pojawią się klienci, nikt nie potrzebuje węgla albo zapałek i fajerwerków na imprezę? Gdzie one w ogóle są? Powoli zaczynam tracić panowanie nad sobą. Z moją wybuchową naturą nie ma żartów. Pozbędę się negatywnych emocji. Na stos! Cześć! Zostawcie lajka, żebym mogła coś sprzedać i kupić deski. Super! Dzięki! O, nie brzęcz. Ember! Tak? Wyglądasz oszałamiająco. Co tam, Claude? Potrzebujesz węgla? Jestem oczarowany. Przyjmij ten skromny podarunek. Nie dzięki. Ale to z głębi serca. O, czeka nas walka żywiołów. Dam temu oszustowi pamiętne ostrzeżenie przed burzą. Tęskniłaś za swoim macho, kochanie? Co się tak uśmiechasz? To zwykła oznaka sympatii. Ups, mam przechlapane. Pomocy! Wynocha. Co za niegrzeczność. Ciao, kochanie. Bingo! Wow. Problem z głowy. Nieważne. Ech, rozumiem. Nie pozbędziesz się mnie. Piękna. Ona będzie moja. Zostaw stolarkę mnie.
czas dokończyć ramę. Potrzebujesz pomocy? Nie, nie trzeba. Chyba masz rację. Uff, jestem wykończony. Napiję się. Wracam do formy. Ma piękny uśmiech. W przeciwieństwie do tego paskudnego Wade'a. Trulala, chcesz zobaczyć moje urządzenie? Bum! Wkrótce nasz dom będzie miał ściany. Nie zniszcz ich ciepłem. Tak, szefie? Mam podstępny plan. Chodź tu. Ups, kogoś tu czeka niespodzianka. Wait, dawaj! Łuki są gotowe. To boli. Odpocznę trochę. A ja myślę, że powinnam się trochę rozgrzać. Trzaskający ogień tak uspokaja. Czysta błogość. Wszyscy muszą się zrelaksować. Kto tam jest? Pokaż się, bandyto! Tada! Ty? Przyniosłem tajną broń. Pomóż mi się wydostać, proszę. Dobrze ci tak. Odświeżę mój krzak. Już nie taki straszny, panie Spongehead. Moje buty będą błyszczeć jak diament. Z kim powinna być Ember? Z tym wodniastym czy ze mną? Napiszcie poniżej. Pa, stary. Głos Kloda? Nie ruszaj się. Co ty zrobiłeś? Odzwyczaję go od tych psot. Aaaa! Sam się prosiłeś. Katastrofa! Tyłek mi się pali! Co za wstyd! Ponurak. Ale jak mogę odzyskać Wade'a? Mam nadzieję, że ta sztuczka z wiadrem zadziała. Czekasz na mnie, kochanie? O, skarbie, o wiele lepiej. Dzięki za pomoc. Pomalujemy dom? Z przyjemnością! Dzieciaki pokochają te jaskrawe barwy. Muzyka nas rozweseli. Chodźmy! Hurra! Ten odcień jest odlotowy. Mój też. Razem jest fajniej. Racja! Ajja! Fajny rytm! Popieram. Zemsta jest bliska. Ostatnie szlify. Dom się zmienił. To bitwa na dekoracje. Wow! Nie zawiedźcie mnie, blastery. Banzaj! Super! Twoja kolej. Mam pomysł. Dodajmy trochę ognia. Fantastycznie. Spójrz na to, Ember. Przeszliśmy z samych siebie. Cała masa uroczych drobiazgów. Budowa zakończona. Sprawdzę wnętrze. A ja udekoruję wejście. Rośliny zrobią atmosferę. Chodź ze mną. Co się stało? Ona się do mnie przekonuje. Ani drgnie. Ach, nieważne. Ty też się nadasz. Ember mnie dotknęła. Nigdy się nie umyję. Ona jest urocza. Twoje honorowe miejsce. Mini basen. Niezły pomysł. Musimy tylko napełnić go wodą. Urocze, prawda? Tak. Gotowe. Coś tam jest. Pójdę sprawdzić. Nie martw się. Muszę to podlać. Fuj! Gotowe. To na czym stanęliśmy? Moje włosy są takie gęste. Ach! Niebezpieczeństwo minęło. Dodamy ciepła? Rozłóżmy kolorowe koce na podłodze. Wyobraź sobie, jak tu będzie miękko i przytulnie. Potrzebujemy sufitu. Szybko coś zszyjmy. Oczywiście. Co powiesz na jedwabisty materiał? Tapicerowanie ścian też było świetnym pomysłem. Resztę wykorzystamy jako zasłonę. Chodźmy. Pasują do wnętrza. Czas wyjść. Bitwa projektantów? Czemu nie? Poddaj się. Zwycięstwo jest moje, splashmenie. W twoich snach. Co za uparciuch. O, to się przyda. Teraz okna są bezpieczne. Fajnie. Niech nasz mały domek będzie luksusowy. I te też. Ember przyprawia mnie o motyle w brzuchu. I zaraz zwrócę jej uwagę. Widzisz cel, kolego bluszczyku? To dawaj. Żywioł ziemi zna sztuczki.
Cieszę się, iskierko. Au! Bingo! Chcesz buziaczka? Puszczaj mnie do blechu! Ratuj mnie, Wade! Moja cierpliwość się skończyła. Zostaw ją w spokoju. Witaj, wodo. Nie, a masz! Tylko na to cię stać. Ups, tylko żartowałem. Przygotuj się na najgorsze żartownisiu. Proszę, nie! Jasny gwint, już po mnie! Biedny Claude. He, he! Wszystko jest takie ogromne. Zamieniłem się w trawę. Juhu! Mój bohater. Oszałamiające. Wow! Nigdy więcej zalotników. O, dzieci! Witamy w nowym domku. Prawie zapomnieliśmy o ważnym szczególe. To prawda. Dołącz to. Ale super. Miłej zabawy. Spędzę tu każdy dzień. To prosto z naszych snów. Rodzice się postarali. Założę się, że mnie nie złapiesz. Turbo prędkość! Małe łobuziaki. A psiu! Mam jakąś dziwną alergię. To powód do małej zabawy. Dobra, gramy. Co nam wyjdzie? Ale rzut! Wygląda na to, że Vicky tak bardzo chce wygrać, że gra nieczysto. Co? Dwie jedynki? To było wredne. Ale tak bardzo się starałam. Przesadziłaś. Dobra robota. Wygramy. Aj! Wodo, uspokój się. Zrujnujesz sobie makijaż. To za twoją kpinę i wstrętną grę. Haha, masz to, na co zasłużyłaś. Moje włosy są teraz całkowicie mokre. Nie trzeba było nas obrażać.